Filip, podsumujmy dzisiejsze spotkanie. Przegrane, ale walka była do samego końca. No tak, zgadza się. Scenariusz podobny jak poprzednie mecze. Napsuliśmy krwi rywalowi. Niestety bez urwanych punktów, co boli nas najbardziej. Gra fajna przeciwko wicemistrzowi świata. Postawiliśmy się i na kilka minut przed końcem spotkania strzelamy bramkę na 3-2, wlewamy nadzieję w nasze i nie tylko w nasze serca, ale również w serca kibiców. I wydaje mi się, że szkoda tego, że gdzieś tam jakaś sytuacja nam nie pomogła, jakaś może przewaga, żeby tam wynik się zrobił 3-3 i wydaje mi się, że ta nerwowość Niemców była zdecydowanie większa. Szkoda, bo znowu jesteśmy blisko, znowu walczymy, znowu zostawiamy całe serducho na lodzie, ale bez zdobyczy punktowych, ale gdzieś w środku w głowie mamy to takie, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale na tym poziomie kawał dobrej roboty nie wystarczy. Tutaj potrzebujemy, rywalizując z takimi topowymi zawodnikami, potrzebujemy też nutkę szczęścia. Tempo tego spotkania chyba nie było najwyższe, porównując z poprzednimi. Wiesz co, wydaje mi się, że dla nas to było na rękę. My staraliśmy się rozbijać te ataki Niemców. Nam nie zależy na tym, żeby gra wyglądała na wymianę bokserską, kolokwialnie mówiąc, albo jak koszykówka z jednej na drugą stronę. Nam zależy na tym, żeby skutecznie rozbijać i przeszkadzać przeciwnikowi grać i czekać na te nasze szanse. Te nasze szanse nie będą przychodziły z każdą zmianą, z co drugą zmianą, ale czekamy, że gdzieś ten krążek przeskoczy przez klepkę przeciwnika i gdzieś da nam to sytuację 2-1, może 3-2. I z tego będziemy się starali strzelać bramki, więc wydaje mi się, że pod tym względem takiej struktury tego gry kontrolowanego trapu, wydaje mi się, że zagraliśmy dosyć nieźle. Niemcy momentami mieli duże problemy, żeby wejść do tercji, a coraz częściej używali wrzutki do tercji, przez co nasi obrońcy mieli o wiele więcej czasu, żeby te krążki zbierać i wychodzić z akcjami, więc gramy przeciwko zawodnikom, którzy na co dzień grają w topowych ligach na świecie, więc jeżeli oni już muszą wrzucać krążek do naszej tercji, to znaczy, że naprawdę solidnie gramy w defensywie. No właśnie, tacy zawodnicy to potrafią wykorzystywać te błędy, bo tak, zbyt dużo było tych indywidualnych. Tak, no na takim poziomie, gdzie może na tych dywizjach niższych 1A, 1B albo w naszej rodzimej lidze, by te błędy przeszły bez jakiejś większej konsekwencji, ale na tym poziomie to nie ma takiej możliwości. 2-1, od razu sytuacja bramkowa, gol. To widać klasę tych zawodników, widać to, że oni na co dzień rywalizują z najlepszymi zawodnikami na świecie, że grają, mają o wiele większe doświadczenie. Coś, czego nam brakuje, tej takiej właśnie parcia do tej bramki, tego takiego zwiększenia, robienia więcej pracowania na bramkarzu, w sensie jechania do bramki po to, żeby zrobić przestrzeń dla drugiego zawodnika, który wjeżdża zaraz za naszymi plecami, tak jak było to przy bramce numer 4, gdzie wszyscy jakby patrzyliśmy za jednym zawodnikiem, gdzieś ten krążek Dawid fantastycznie obronił, ale dojechał kolejny zawodnik i już znowu dobija i odchodzą na dwubramkową przewagę, więc cieszy to, że postawiliśmy się wicemistrzowi, cieszy nas to. Ale tak jak mówiłem wcześniej, my jeszcze byśmy chcieli urywać punkty, a już teraz jesteśmy, można powiedzieć, na musiku i w poniedziałek mam ostatni mecz. No i walczymy o to, żeby te nasze marzenia trwały jak najdłużej. No właśnie, już czuć ten taki dreszczyk emocji, ta motywacja na to spotkanie, bo w głowie od kilku dni na pewno. No, wiesz co, my jakby szykowaliśmy się każdy mecz, na każdy mecz kolejny, nie wybiegaliśmy w przyszłość, nie mówiliśmy sobie, a dobra, ten odpuścimy, zaraz bo będą ważniejsze. Nie, dla nas to każdy mecz jest ważny, każdy mecz jest po to, żeby udowadniać i łamać te stereotypy, łamać te poglądy na temat polskiego hokeja. Więc podchodzimy do każdego następnego meczu. Dopiero teraz, kilka minut temu skończył się mecz, więc od teraz gdzieś głowa będzie na dobrą regenerację, dobry cooldown i idziemy już głowami do tego najważniejszego meczu z Kazachstanem. Mieliście okazję poglądać już rywala w poprzednich spotkaniach, wiecie jak macie zagrać? Tak, oglądaliśmy Kazachstan, co prawda z trybun, żadnej analizy wideo jeszcze nie mieliśmy, na pewno trenerzy mają coś dla nas przygotowanego, ale tak jak mówię, na razie skupialiśmy się tylko na naszym każdym kolejnym przeciwniku. Jutro mamy dzień wolnego, pojutrze mecz najważniejszy. Musimy do niego podejść tak, jakbyśmy grali ze Szwedami czy z USA. Nie spodziewajcie się jakiegoś wielkiego hokeja, wielkiej wymiany bokserskiej, tylko to będzie hokej konsekwentny, solidna defensywa, tak jak dzisiaj zagraliśmy z Niemcami. Dużo poświęcenia, dużo zablokowanych strzałów, będzie nas ten hokej bolał. No i musimy czekać na nasze szanse, na nasze możliwości, bo zdecydowanie trzeba sobie powiedzieć, że Kazachowie mają
w swojej talii zdecydowanie lepsze karty, lepszych zawodników, bardziej doświadczonych z lepszych lig, ale to nie znaczy, że nie mamy z nimi szansy podjąć walki, więc musimy podejść z pokorą, ale też z wielkimi i gorącymi sercami. Przede wszystkim chyba te straty krążka, to trzeba unikać jak najbardziej. Tak, no zgadza się. No, tak rzeczy, co można unikać, to wiesz, to możemy wymieniać na pęczki, ale z perspektywy lodu to jest naprawdę czasami ćwierć sekundy, to są ułamki sekund, gdzie ten krążek przeskoczy, gdzie się machniemy, gdzie akurat zawodnik wyjdzie nam za plecy i fajnie później to widać w telewizji, na powtórkach w zwolnionym tempie, ale naprawdę no, trzeba oddać, że ci przeciwnicy, z którymi tutaj mamy możliwość rywalizować, są na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o ich wyszkolenie techniczne, o ich wyszkolenie jazdy na łyżwach, pracy kijem, więc tak, na pewno wiele rzeczy musimy się wyzbywać, ale musimy też zagrać z serduchem, bo to będzie najważniejsze i nie patrzeć na to, jaki będzie wynik, wyjść z każdą zmianą, na każdą kolejną zmianę i nie myślimy o tym, jaki będzie rezultat, ale myślimy o tym, żeby każda kolejna zmiana była jeszcze lepsza. Dzięki wielkie. Dziękujemy.